Pisałem sobie w Google moje krzesło obrotowe skrzypi i pierwsze co znalazłem to nie obracaj. Jakieś pół godziny temu wróciliśmy z kina. I mieliśmy do wyboru albo zostać pół godziny w kinie i czekać na wolną salę, żeby nagrać, albo wrócić do domu i też nagrać. Więc macie recenzję na gorąco, zaraz po seansie, ale w domu. Film pod tytułem Sługi Boże z Bartkiem Topą w roli głównej oraz z Julią Kijowską. Dobrze, że polskie kino w końcu idzie w jakąś gatunkowość. Akurat padło na kryminał, bo kryminały w ogóle teraz jakby są modne. Są na topie! Mamy w ogóle Bartka Topę, który gra tutaj policjanta z problemami. Wycofany, zdystansowany, nie ma problemu z tym, żeby kogoś zabić. Swoją drogą bardzo mocna pierwsza scena filmu, bo myślałam, że pedofilia akurat jest tematem bardzo mocno tabu w Polsce, a od tego zaczyna się film. Mamy Bartka Topę, który ma rozwiązać sprawę tajemniczych samobójstw. Dziewczyn niemieckiego pochodzenia, które są chórzystkami chóru gregoriańskiego, co zwykle jest domeną mężczyzn. Intryga się zacieśnia, już się zaczynamy zastanawiać, kto może być podejrzanym, bierzemy pod uwagę organistę, oczywiście inne osoby. Oczywiście, to jest w ogóle pierwszy nasz strzał, ponieważ koleś jest tak mega podejrzany i jeszcze tak gra na zwłokę jakby. Przepraszam bardzo, ale Woronowicz po prostu samym sposobem bycia jest już podejrzany. W ogóle, jakbym był detektywem, to Woronowicz jest na pierwszym na liście. Woronowicz gra w taki sposób tę rolę, jakby parodiował tę postać. Czego pan właściwie ode mnie chce? Jest pan pewien, że służycie jednemu Bogu? To szkodzi Kościołowi. Ale pan tego nie rozumie, bo pan nie wierzy. A bez wiary nie zrozumie pan tego, co miałbym panu do powiedzenia. Jakby to było skierowane do takiego młodego odbiorcy, a on zdawał sobie sprawę, że jest takim demonicznym złym, mimo iż jest organistą. Mi się Woronowicz w ogóle zawsze podoba, mimo tej przesady w artykulacji, mimo tej rozedrganej wargi, która tak non-stop lata, kiedy on się tak spina, kiedy mówi. Wiesz, o co chodzi? To jest Woronowicz, no i ja go lubię pod tym kątem. I on w ogóle powinien grać psychopatów. Pojawia się nowa bohaterka, jest nią Julia Kijowska, która jest policjantką z Berlina bodaj. Idąc tymi tropami, nasuwającymi się skojarzeniami, można właśnie porównać ten film do tego, co się działo w Kodzie Da Vinci. Mamy zaplątany w jakąś aferę kościół, bo już widać, że coś jest podejrzanego. Na plakacie możemy już stwierdzić, że coś tam jest na rzeczy. I ja mam strasznie ambiwalentny stosunek do tego filmu. Mamy tutaj przepiękne oświetlenie, naprawdę przepiękne oświetlenie. To, co zrobili oświetleniowcy tutaj, to jest naprawdę mała perełka. To jest super. Aktorstwo też jest na bardzo wysokim poziomie, choć chwilami wygląda, jakby aktorzy parodiowali postaci, które grają. Ja tutaj mam problem, bo ja uważam, że ci aktorzy się jak najbardziej starają. Julia Kijowska w jednej scenie pokazuje klasę, Bartek Topa też jest na poziomie, ale przez dialogi nie mogę powiedzieć, że to jest dobre aktorstwo, kiedy to wszystko brzmi tak sztucznie i tak bardzo nie mogę się wciągnąć w klimat. Chciałam powiedzieć, dlaczego mam ten ambiwalentny stosunek, ponieważ to, co się stało ze scenariuszem, z dialogami i z reżyserią, moim zdaniem, bo ten film jest tak cholernie chaotyczny, ale tak po prostu do oporu, to jest... Przecież to jest świadome i dobrowolne bluźnierstwo. Nasza policja wie o tym? Ja powinna wiedzieć. To była taka sytuacja z tym filmem, tak jak i z Pitbullem, czyli że on docelowo miał być serialem. 3 odcinki zostały skondensowane w jeden film. Tak przynajmniej odczuwam po obejrzeniu tego filmu. Bo tam są 3 wątki i one ostatecznie splatają się w jakąś jedną całość, ale to wszystko jest nie przystające do siebie. Jakby to nie wybrzmiewa w ogóle logicznie. No. Bo nagle, nie wiem, w 1/3 filmu pojawia nam się kolejny wątek. Tak, jakieś postaci, których nie znamy. Nie wiadomo skąd się wziął, bo mamy zdjęcie postaci, której nie znamy. Ewidentnie ktoś coś wyciął za dużo, jeżeli chodzi o montaż. Tak, i w kolejnym... Właśnie montaż tutaj też leży. Wrócę po 30 minutach. Dzwonisz po wsparcie. Jesteście oskarżeni o współudział w morderstwie. Krzysztof Selmaszczyk, który udaje Niemca. Serio nie można było Niemca zatrudnić? Tak po prostu? Albo udawać, że on totalnie umie po polsku mówić bez akcentu. Chociaż pochodzi gdzieś tam. Jeszcze Kijowskiej to momentami wychodzi i ona naprawdę tym niemieckim leci tak, że jest masakra. Ona wniosła taki trochę powiew świeżości do tego filmu, bo każdy z bohaterów był taki mega poważny. Mamy poważne sprawy, poważne śledztwo, są problemy emocjonalne i tak dalej, a Kijowska na boku sobie pije kawkę, rzuca tutaj jakimś tekstem. Niektóre właśnie dramatyczne akcje kwitowała jednym słowem i w ogóle... Selmaszczyka postać jeszcze jestem w stanie gdzieś tam zrozumieć przez jego przeszłość, która jest w jakiś sposób nakreślona. Tak o postaci Małgorzaty Faremniak nie wiemy absolutnie nic i o postaci tego faceta nie wiemy absolutnie nic. Poza dwoma zdaniami, które padają gdzieś tam. Ja sobie w tym momencie przypomniałem trik z finału z samolotem i mi się tak dobrze zrobiło. Bo właśnie ten film to jest film, na którym można się naprawdę ubawić jak prosię, bo niektóre rzeczy przez to, że nie wyszły, są absolutnie zabawne. Ja wiem, że to nie było intencją twórców i to trochę smutne, że wyszło tak nieporadnie. Tym mówiłam, że ten film jest momentami niezamierzenie zabawny. Podoba mi się trend, że Polacy zaczynają kręcić tego typu filmy. Naprawdę potrzebujemy takich bohaterów, jak tutaj, jakiego bohatera stworzył tutaj Bartek Topa. On potrzebuje troszeczkę jeszcze więcej luzu, tutaj można by z nim popracować jakoś reżysersko. Ale naprawdę fajny. Jak myślę, że się sprawdził, jak najbardziej. Wrocław jak na Toma Hanksa to całkiem jak na Toma Hanksa to świetny Topa. Ja daję 3. 3 gwiazdki. Uważam, że to jest troszeczkę naciągana ocena z mojej strony ze względu na tę warstwę estetyczną, na ten potencjał, który był. Niestety nie wszystko poszło tak jak trzeba i bardziej się śmiałem z tego, jak wyszło, niż jak powinno być. Bartek Topa na plus, Julia Kijowska na plus, klimacik Wrocławia na plus, więc 3 gwiazdki. Reżyseria według mnie mech. Scenariusz bardzo źle, dialogi fatalnie, aktorstwo bardzo spoko, oświetlenie super, świetne, praca kamery bardzo dobra, więc 3/6, prosty rachunek. Także do następnego, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli wam się podobało albo zgadzacie się z naszą opinią. Wpadajcie na naszą grupę na Facebooku i koniecznie na nasz fanpage. Pierwszy raz powiedzieliśmy o tym, że mamy grupę na Facebooku. Mamy grupę na fejsie, jest nas tam 3000. Tajna grupa. Tajna grupa. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi leci.